Cześć, ja nazywam się Piotr Chudzik i na początku chciałbym Ci podziękować za wybór mojego kursu poświęconemu podstawom programowania w języku Python. Język ten zyskuje coraz większą popularność i jest coraz bardziej powszechny. Jest to dla Ciebie bardzo dobra wiadomość ponieważ będą się pojawiały kolejne projekty wykorzystujące ten język oraz społeczność w internecie będzie coraz większa, zatem nie będzie problemu, żeby znaleźć przykładowe projekty, zadania czy pomoc w sytuacji, jeżeli napotkasz problem, którego nie będziesz mógł lub mogła rozwiązać. Dodatkowo, Python jest dobrym językiem na start, czyli na początek przygody z programowaniem, ponieważ nie ma tutaj sztywno narzuconych reguł. Jest on potocznie nazywany językiem klejonym. Co to oznacza? Przykładowo, Java jest językiem obiektowym, zatem w przypadku programowania... W Javie należy skupić się na tworzeniu czy implementacji obiektów. Jeżeli natomiast byłbyś zainteresowany lub zainteresowania Linuxem i programowaniem w tzw. Tak Bashu, to mówimy o pisaniu skryptów, czyli o programowaniu skryptowym. Natomiast w przypadku Pythona nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Dostarcza on możliwość programowania obiektowego, ale nie jest to w żaden sposób narzucone. Jeżeli będziesz chciał lub chciała pisać skrypt właśnie w tym języku, również jest on dostępny. Dlatego ten język jest dobrym wyborem na początku przygody właśnie z programowaniem. W ramach tego kursu Omówię podstawę tego języka. Zatem na początku przygotujemy swoje środowisko pracy. Zainstalujemy PyCharma oraz Pythona wersji 3.10. Następnie przygotujemy projekt, w którym wyświetlimy komunikat Hello World, zapoznam Ciebie ze zmiennymi, typami danych oraz pokażę Ci konwersję czyli zmianę jednego typu danych na drugi. Następnie będziemy wykonywać operacje arytmetyczne, przypisania, porównywania oraz operatory logiczne, czyli and, or, a także not. Kolejne rozdziały będą poświęcone instrukcjom sterującym, jak if, elif, else czy match case który nazywany jest w innych językach switch case Będziemy zapętlać nasz kod za pomocą pętli for oraz while oraz napiszemy własną funkcję, która będzie przyjmowała argumenty. Te argumenty będą miały wartości domyślne, czy będziemy tworzyć funkcję, która nie będzie niczego zwracać. Kolejny rozdział. Będzie poświęcony modułom, czyli będziemy tworzyć kilka plików, czyli skryptów języka Python, czyli z rozszerzeniem .py i pokażę ci, jak importować jeden moduł do drugiego oraz zapoznać cię z kolekcjami danych, czyli w jaki sposób przechowywać wiele informacji za pomocą pojedynczej zmiennej. Opiszę tutaj różnice pomiędzy poszczególnymi kolekcjami, pokażę Ci jak z nimi pracować oraz jakie posiadają funkcje oraz pliki, czyli będzie, będziesz wiedział lub wiedziała w jaki sposób zapisać informacje do pliku i jak odczytywać te informacje właśnie z pliku, najczęściej tekstowego. Ostatnie rozdziały będą poświęcone programowaniu obiektowego, czyli w tej sytuacji pokażę Ci czym jest klasa, po co ona jest, w jaki sposób ją zaimplementować wraz z atrybutami, czyli jej zmiennymi oraz funkcjami, a następnie jak ją się wykorzystuje podczas tworzenia aplikacji w języku Python. Ostatni rozdział to dodatkowy zestaw lekcji, w których omówię czym jest algorytm i pokażę Ci przykładowe implementacje algorytmów sortujących oraz dodatkowe informacje na temat Pythona. I znajdziesz również rozdział podsumowujący, w którym zrobimy prosty projekt wykorzystując zdobytą przez Ciebie wiedzę, a w przypadku tego kursu będzie to aplikacja zarządzająca listą produktów. Zatem zostaje mi tylko podziękować Ci jeszcze raz za zakup mojego kursu i mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić z kolejnymi materiałami. Do usłyszenia.